Przed nami kolejny bieg Powstania Warszawskiego, kolejna rocznica 1 sierpnia tegoż zrywu, o którym każdy warszawiak wiedzieć musi. Godzi się tutaj przypomnieć, że wśród biegaczy startujących spod Polonii będzie także bardzo liczna i prężna sekcja AKS Polonii Warszawa, naszych lekkoatletów. I tu wypada przypomnieć, że sekcja lekkoatletyczna to druga sekcja warszawskiej Polonii. Powstała w 1912 roku. Cóż, warto zauważyć, że większość z tych biegaczy, tych ludzi, którzy wtedy skakali, to także i piłkarze. Takie wtedy były czasy, że uprawiało się różne sporty. Chłopcy wtedy jeszcze w białych koszulkach, a wkrótce i dziewczyny zaczęli biegać z sukcesami. W 1916-17 roku już mieli sporo medali na koncie, a kiedy Polska powstała, z sukcesami startowali w pierwszych mistrzostwach Polski. Fajne, że te zdjęcia, które istnieją właśnie z tego okresu, pokazują chłopaków i dziewczyny w białych koszulkach, bo nie wiadomo dlaczego, ale do lekkoatletów te czarne koszule jakoś nie przylgnęły. Dopiero po kilkunastu latach sekcja lekkoatletyczna warszawskiej Polonii zaczęła używać tych czarnych koszul, tak jak i piłkarze. A godzi się wspomnieć i Szelestowskiego, i Cejzika, i tych wspaniałych naszych biegaczy Frejera. To są właśnie te sławy, do których próbujemy nawiązać, do których nawiązywała także w latach 60. i 70. Irena Szewińska, największa sława lekkoatletycznej Polonii. A zatem AKS-ie Polonia, biegaj z sukcesami!